Cześć, to jestem oczywiście, że znowu ja. Teraz sobie zrobię otwieranie Ola Champions League 14. Otwieranie przesyłki oczywiście. Tu trochę było otwarte, mam nadzieję, że nic nie wyleciało, ale pewnie listonosz chciał sobie zajrzeć, co tam jest fajnego. O kurde, a ja już proszę bardzo. Tylko wsadziłem rękę i mi wyleciał Cristiano Ronaldo Top Master. Dzięki ci wielkie, naprawdę. Ja nie mogę, super. Jeszcze jak fajnie zabezpieczony, w idealnym stanie. Dzięki. Kurde. Normalnie mi na rękę wyleciał. No gdzie tu się kładziesz? Stary. O, tu. Super, dzięki ci Ola, naprawdę super. Wszystko? Wszystko. Co tutaj mamy? Gratiski. Gratiski. Tu jest jakaś saszetka i tu mamy jeszcze coś. Otworzę sobie najpierw to. Oglądałem twój filmik, jak to pakowałaś. No trochę spory, długi ten filmik był. Zaraz zobaczymy, co tam ciekawego mamy. Tu jest jakiś liścik. Oczywiście liścik przeczytam sobie po filmiku. Też będę miał dwa do przeczytania. I karty. No oczywiście karty widzę w bardzo dobrym stanie. I moja ulubiona edycja Match Attack. I jeszcze raz Diego Lopez, sorry, doktor Radian, nagrywaj filmiki z Match Attacks. Będę na bank oglądał je chyba non stop. Zobaczcie, o. Legenda. Widzicie, super, takie karty wysłałaś mi, no nie mogę. O, następny świeciak. O. Karty w świetnym stanie, super. Niedługo odkupię sobie od Diego Lopeza album na te karty i będę już sobie mógł powsadzać, bo już mam bardzo dużo tych kart. Super, dzięki ci za te karty. Tutaj, o ile się nie mylę, to chyba są naklejki. Zaraz zobaczymy. Tak, to są naklejki. Czekajcie, wszystko, żeby czegoś nie wyrzucił, wszystko. Ja ogólnie naklejek nie zbieram, ale takie coś, no to wiadomo, prawda? No, Iker Casillas, o, tego gościa nie znam, jakiś gość z Danii, z Górnika Zabrze. Myślałem, że to Marcelo, podobny trochę. O, tutaj mamy zawodnika z Malagi, o. O. A to jest tak, pamiętam to z filmiku, kawałek Portugalii. Mówiła, że szkoda, że nie ma tutaj Ronaldo, ale jest Pepe, jest jeszcze inni, są super. O, fajnie, fajne naklejki. Coś tam z nimi na pewno sobie zrobię. Gratisy numer 2, aha, to jest gratis numer 1. No to dobra, tworzymy sobie jedynkę. Coś ty mi tam dała. Dobra, zobaczymy. Opa, jaki fajny busterek, takiego jeszcze nie mam. Elegancko zapakowany. Uch, co tutaj? Oj, trochę się przykleiło do kart. O kurde, tyle kart mi wysłałaś, dziewczyno. Co my tu mamy? Wcześniejszą edycję. Aha, i tutaj dwie karty z tej edycji. Tego chyba nie mam piłkarza, coś go nie kojarzę. Super, dzięki. Turana mam. Co tam, dzieci jakieś płaczą, ale nie moje, tylko w telewizji. Arbeloa, dzięki. Boateng, czekajcie, muszę ściszyć trochę. Dobra, sorki oczywiście. Kościelny. O, Robin van Persie, jego chyba nie mam. Tego chyba Puyola też nie mam. Super, fajnie, karty w dobrym stanie. Marcelo, Neuer, Mata, Isco, nie mam go. Rising Star, mam tego, Limited Edition chyba Isco, czy co to tam było, już nie pamiętam, o Dante. Mam nadzieję, że to się wszystko nagrywa, bo nie patrzę się w ekran. Albiol.
Nene. Pinto. Nie mam. Super. I Gomez. Bardzo fajne karty. Naprawdę super. Kurde, ja nie wiem, czemu pozbywacie się takich kart. Ale ja się cieszę, że je dostałem. Dzięki ci, Ola. I został mi jeszcze tutaj. Gratisy. Ciach, ciach, ciach. Co tutaj mamy? Zaraz zobaczymy. O. Oczywiście tobie też coś wyślę. Nie martw się. Coś tam znajdziemy. Właśnie czekam na przesyłkę. Bo koleś się odezwał, który mi sprzedał kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, te saszetki z Match Attax 2012-13. Znowu zamówiłem sobie u niego 30 i to nawet po 90 groszy. O, proszę bardzo, Scott Brown z Celticu, fans favorite. No ja bym takich kart nie oddawał, takie karty fajowe. I dzisiaj ja mam coś problem, o już jest, z ostrością. Sanchez. Fans favorite, Joe Hart, Goalstopper i kto to jest? Voronin, star player. Kurde, takie eleganckie karty. Dziękuję ci bardzo. Jestem strasznie zadowolony. Tobie też oczywiście coś wyślę. Zobaczcie tyle. Ja w ogóle ten Match Attax, no kurde, super. Karty w idealnym stanie, no i kurde, Top Master Cristiano Ronaldo, tu troszeczkę taki, ale jest elegancki, kurde, super. Oj, aż takie plam, jakieś takie, jak z kosmosu. Super jest ta karta, dzięki ci bardzo, naprawdę, dzięki, takiej karty się pozbyłaś, no nie mogę. Super, oczywiście schowam sobie go tutaj, o, żeby mu się nic nie stało. Dziękuję ci bardzo, polecam twój kanał Ola Champions League 14. Bardzo fajne karty, też w bardzo dobrym stanie. Super, dziękuję ci bardzo, pozdrawiam cię. I na pewno tobie też coś wyślę, przeczytam sobie zaraz liścik. Trzymaj się, cześć.